to jest działający Windows 11 na telefonie. I pewnie w Waszej głowie rodzi się teraz sporo pytań, więc odpowiadam. To nie jest żaden trik z maszyną wirtualną, to nie jakieś streamowanie pulpitu z komputera, to autentycznie działający Windows 11 zamiast Androida. I tak, da się tutaj normalnie instalować aplikacje, które znacie z pecetów, tak, można zainstalować Steama i tak, można też uruchamiać gry. I dzisiaj o tym ciekawym projekcie, czyli Project Renegade, chciałbym Wam opowiedzieć. Co jak co, ale patrząc na ekran telefonu, na którym widzimy interfejs Windowsa, który jest mały, jakoś to tak wszystko wygląda mega surrealistycznie. I tak człowiek patrzy i czuje, że kurde, no coś tu jest nie tak. Więc odpowiedzmy sobie może w pierwszej kolejności, jak to jest możliwe. Na dobrą sprawę zasada działania wcale nie jest tak skomplikowana, jak mogłaby się wydawać. Otóż od pewnego czasu Microsoft wydaje Windowsa 11 ARM, czyli Windowsa, który jest skompilowany właśnie pod architekturę procesorów, jaką znajdziemy w telefonach. Więc tak naprawdę jeden główny problem, czyli faktyczny system operacyjny, nam odpada i na dobrą sprawę pozostają nam tylko dwa kolejne. Musimy też w jakiś sposób faktycznie Windowsa uruchomić, co na telefonach wcale proste nie jest, bo nie mamy UEFI, podobnie jak w naszych pecetach. No i drugim problemem będą też oczywiście sterowniki. Producenci telefonów no nie wydają driverów pod Windowsa, no i co nam po działającym Windowsie, jak nie będzie nam działał ekran dotykowy albo akceleracja 3D. I tutaj cały na zwycięstwo wchodzi projekt Renegade, o którym wspomniałem na początku. Jest to otwarto źródłowy projekt, który rozwija kilku pasjonatów i to na dobrą sprawę dzięki ich pracy jesteśmy w stanie właśnie Windowsa na niektórych telefonach uruchomić. Listę wspieranych urządzeń na ten moment widzicie na ekranie. Ja akurat zdecydowałem się wybrać telefon OnePlus 6T z 8 GB RAM-u, bo w momencie, gdy ja kupowałem ten telefon, to był po prostu najlepiej wspierany. I zapłaciłem za tego OnePlusa 700 zł. No dość sporo w sumie, jak za prawie 4-letni telefon. Swoją drogą, jeżeli ktoś z Was szuka nowego telefonu, to linki zostawiam Wam w opisie. Możecie sobie sprawdzić. No dobrze, więc za co tak naprawdę są odpowiedzialni autorzy projektu Renegade? Otóż dzięki ich pracy możemy emulować UEFI za pomocą tak zwanego TayanoCore EDK 2. Sam TayanoCore, myślę, będą dobrze znali użytkownicy Linuxa, bo tam, jeżeli chcemy sobie robić maszyny wirtualne, to również można z tego firmware'u skorzystać. No i oczywiście zasługą autorów projektu Renegade jest to, że wzięli się oni za portowanie sterowników też na te telefony. Co jak co, część sterowników była dostępna, bo Qualcomm ma też swoje procesory w niektórych laptopach. Jednak co jak co, ale trzeba oddać szacun autorom projektu Renegade, że zajęli się tym katorżniczym zadaniem portowania sterowników, bo cóż, no działa to naprawdę zaskakująco dobrze. I co może zaskoczyć wielu z Was, to działa tutaj praktycznie wszystko. Mamy tutaj pełną akcelerację 3D, działa bez najmniejszego problemu dotyk, działa Wi-Fi, Bluetooth, USB i słuchajcie, nawet działa modem LTE i normalnie można korzystać z karty SIM, co jest w sumie dość kosmiczne. Możemy też sobie sterować jasnością, możemy telefon zablokować i uśpić. Na ten moment tak naprawdę jedyny problem, jaki jest z driverami, to taki, że nie działa audio, ale teoretycznie po USB możemy sobie podłączyć słuchawki albo po Bluetoothie i działa. No tak, ale jest jeszcze kwestia aplikacji klasycznych z pecetów odpalanych na Windows 11 ARM. Otóż obecnie Windows jest w stanie uruchamiać binarki x86 na procesorze ARM bez większych problemów. Zarówno aplikacje 32-bitowe, jak i 64-bitowe. I szczerze, działa to zaskakująco dobrze, bo na dobrą sprawę większość problemów po prostu zachowuje się i uruchamia tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Działa na przykład Chrome, działa TeamSpeak 3, działa Steam, działa HW Monitor, no i działa wiele, wiele gier. A jak z responsywnością systemu? Jak taki Windows działa na telefonie? Szczerze mówiąc, to zaskakująco dobrze. Okej, interfejs jest mały, ikonki też, ale koniec końców sama responsywność systemu jest ekstra. I kurde, przełączanie między programami uruchomionymi w tle wypada zaskakująco dobrze, a przewijanie nawet bardziej rozbudowanych stron jest mega płynne.
płynne do tego stopnia, że pokusiłbym się o stwierdzenie, że momentami działa to nawet płynniej niż na Androidzie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć sobie hub USB typu C i wtedy zyskujemy dostęp do normalnych portów USB. Możemy sobie podłączyć dysk SSD, możemy podłączyć sobie klawiaturę, no i nawet możemy podłączyć myszkę i korzystać z tego wszystkiego jak z takiego miniaturowego peceta. No i właśnie ja tak przeprowadziłem dla Was testy. No właśnie, a jak z taką surową wydajnością? Przejdźmy do testów syntetycznych. Uruchomiłem tutaj Cinebench R20, jednak musicie pamiętać, że jest to aplikacja x86, czyli ona jest po prostu emulowana przez Windowsa po to, żeby się uruchomiła na ARM. Ale z tego powodu, że też tutaj będziemy uruchamiali trochę gier, to myślę, będzie fajnie przeprowadzić ten test po to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wydajność pod emulacją. Sam Cinebench uzyskuje okolice 330 punktów. Dla kontrastu są to wyniki zbliżone do E8400 bez OC, czy mobilnej i5 drugiej generacji. Nie jest to jakaś powalająca wydajność pod samą emulacją, ale musimy pamiętać, że sam procesor, jeżeli chodzi o działanie samego Windowsa czy programów, które są skompilowane na ARM, no to działa o wiele, wiele lepiej. No i nie przeciągając dalej, przejdźmy do gier. Z cyklu losowe gry, Kangurek KO2. Odpalimy, zobaczymy, czy zadziała. O, tate! I ja pierdzielę, i to jest płynne. I to jest płynne. I ja nie mogę. Kangurek KO działa na OpenGL-u. I to jest autentycznie płynne. I normalnie Kangurek KO działa mega dobrze. Ej, czemu tego ktoś jeszcze na telefony nie przeportował? Przecież jak to w ogóle dobrze wygląda na takim małym ekranie. Ja cię kręcę. Proszę bardzo, Snapdragon 845, więc to jest legit wszystko, tak? O, i widzicie? I mamy KO2. Jest architektura x86, czyli to nawet nie jest 64-bitowa gierka. To może SUS? Teraz SUS? No to nie jest specjalnie wymagająca gra, ale no działa płynnie w każdym razie, bardzo płynnie. Wszystko działa, tu przeklikiwanie i tak dalej. Zero problemów. To jest w ogóle w ostatnim czasie mega popularna gierka. Vampire Survivors. Grafika 2D wydaje się dość prosta, bo pewnie będzie działać też dobrze. O nie! Ale to tragicznie działa. Pomimo, że to jest tak prosta graficznie gra, to jest autentycznie masakra. To by było kompletnie niegrywalne. No to co? Czy Wiedźmin 3 najlepszy? Ja pierdzielę, jak dałem tryb okienkowy, menu się normalnie odpaliło. No przecież to jest jakaś abstrakcja. O nie, tylko mam te ustawienia Uber wszystkie. Okej, musiałem ustawić skalowanie Windowsa w 100%. Czyli zobaczcie, jakie teraz małe są tutaj ikonki, ledwo co je widać w ogóle. Dobra, czytajmy tego save'a, ja jestem po prostu mega ciekawy, czy to zadziała. 15 minutes later. Słuchajcie, chciałbym naprawdę, żeby to było możliwe, ale Wiedźmin mieli cały czas tak samo. Pokażę Wam też, jakie jest użycie procesora w tym momencie. Jest używany autentycznie pod korek. Przypuszczam, że to dlatego, że to jest 64-bitowa aplikacja. To no, bardzo ciężko to zobaczyć na takim małym DPI, ale tak, to jest x64, więc no dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Ale hej, przynajmniej się menu odpaliło, nie? Słuchajcie, CSGO, ustawienia najniższe i jak sami widzicie, 30-40 FPS-ów w menu. Na dość wysokiej rozdzielczości, bo to jest trochę więcej niż Full HD. Niestety nie da się ustawić mniejszej. Ładowało się to tylko jakieś 5 minut. Ale ja pierdzielę, deadmatch. Ej, byłem w stanie zabić gościa. Nie wierzę w to. To chodzi w jakichś 20 klatkach, 14. I jak sobie uświadomimy, ile rzeczy jakby pod spodem się dzieje, ta cała translacja tego x86 na ARM64 i weźmiemy pod uwagę, że chodzi to na dość wysokie rozdzielczości w okolicach Full HD, tak? To kurde, no... Musicie przyznać, że jest to imponujące. Czekajcie, może chłopa na noża zabijemy. Nie! Biorąc pod uwagę, że to jest amatorski projekt, który kilku gości sobie dłubie, a ja jestem w stanie odpalić CS-a, ja pierniczę, ale mi to ryje łeb, naprawdę. Ja chciałem tylko jedną rzecz zapytać, skoro
Skyrim został przeportowany dosłownie na wszystko, to gdzie jest wersja Skyrima na telefony? Ustawimy sobie tutaj w oknie, tak, i wszystko na najniższe, jest ok. Najgłupszy błąd, jaki w życiu widziałem. Nie wykryto urządzenia audio i dlatego Skyrim się nie może... Przez to, że nie mam karty dźwiękowej, to Skyrim się nie odpali, poważnie. Zobaczcie, podłączyłem słuchawki na USB Logitecha, które mają kartę dźwiękową i myślę, że teraz Skyrim już nie będzie miał wymówki, więc damy sobie graj. O! Ej, bez kitu. To jest płynne, ty. I to jest, tak wiesz, tak spokojnie 40 klatek to momentami wyciąga. Okej, są takie spadki w momencie, gdy coś się dzieje, ale no trzeba przyznać, działa to zaskakująco dobrze. I zobaczcie, ten układ Andreno, on coś robi. I zauważcie, że on nie działa na 100% w tym momencie, więc prawdopodobnie jesteśmy limitowani przez sam procesor stricte, przez to, że on tutaj nam emuluje tą binarkę z x86 na ARMA. Ale cholera jasna, to jest i tak mega, mega imponujące, że Skyrim tak dobrze działa. Forza Horizon pewnie nie odpali. Ale nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził. O nie! Piszą mi, że Forza może mieć problem się uruchomić. Kto by się spodziewał? Ignoruj. Okej, i crashuje się. No, kto by się spodziewał, nie? Co za zaskoczenie. Ja słyszałem kiedyś taką teorię, że Doom działa na wszystkim. Doom Eternal pewnie nie, ale z racji tego, że jest to jedna z tych niewielu gier, które śmiga na wulkanie, to sobie sprawdzimy. I Okej, czyli wulkan jest niewspierany w tych driverach, ale przynajmniej wiemy już teraz, nie? Tak, ostatnio GTA 5 dostało swój port na PlayStation 5, więc ja pytam, gdzie port na telefony? Nie ma? Sami sobie odpalimy w takim razie. To mi odpowiada, w porządku, trochę małe okienko, ale przeżyjemy. Okej. Odpaliło się, ale... To nawet nie jest, słuchajcie, jedna klatka na sekundę. Zresztą, jak widzimy tutaj po wykresie, to jest to najpewniej spowodowane tym, że po raz kolejny to jest jedna z tych gier, która de facto działa w trybie software'owym. I w momencie, gdy sobie przewiniemy tutaj, widzicie, że GPU jest nieużywane. Co za tym idzie, ta gra na dobrą sprawę działa w trybie software'owym, dlatego mamy wyniki takie, jakie mamy. Mamy loliczka, który działa na ustawieniach niskich, na natywnej rozdzielczości telefonu, słuchajcie. Więc no, loliczek działa nam w okolicach 20 klatek. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że tam sporo jednak tej translacji się w tle dzieje. Wygląda to też tak całkiem nieźle, jeszcze jakby tak przyzumować, jak te postacie są większe. Tutaj na przykład mamy TSA 3, możemy sobie wejść, połączyć się z serwerem. Normalnie działa, tak? I nawet o, no, pozdrawiam Shreka i Kapibarę. Kurczę, po tych wszystkich testach naszły mnie trochę takie przemyślenia, bo myślę, że dzisiaj już wszyscy możemy się zgodzić, że Windows Phone był niewypałem, bo sam Microsoft się z niego wycofał, ale kurczę, momentami zacząłem się zastanawiać, korzystając z tego telefonu z Windowsem, czy Microsoft wcześniej, na przykład z Windowsem 8, nie wyprzedzał przyszłości, bo kurczę, jestem sobie w stanie wyobrazić, że gdyby Microsoft dostosował nieco bardziej ten interfejs Windowsa pod telefony faktycznie i dał użytkownikom możliwość przejścia do trybu takiego zwykłego desktopa dla, powiedzmy, bardziej zaawansowanych użytkowników, kurde, no to byłby to naprawdę fajny system dla entuzjastów i dla ludzi, którzy lubią faktycznie grzebać w telefonach i no byłoby to mega niesamowite, że no moglibyśmy mieć de facto pełnej funkcjonalnego peceta w swojej kieszeni. Jasne, nie jest to nic odkrywczego, bo przykładowo różne inne dystrybucje Linuxa również można uruchamiać, ale sam fakt, że działa Windows i działa tyle aplikacji komputerowych, jest to naprawdę mega ciekawa sprawa. No tak, i pewnie dużo osób będzie mnie pytać w komentarzach, okej, Masło, ale jak to zrobić, gdybym miał taki telefon albo inny wspierany, jak mogę sobie przygotować Windowsa 11? Ja korzystałem z poradnika, który jest faktycznie na stronie Project Renegade, ale przyznam szczerze, że no on nie jest specjalnie udany, to znaczy nie tłumaczy zbyt wiele i zakłada, że dużo wiecie, że wiecie, jak pobrać ISO Windowsa ARM, że macie wgrane już TWRP, że wiecie, czym jest schemat partycji AB i
jak się z tym obchodzić. I spoko, bo z jednej strony myślę, że faktycznie, jeżeli nie wiecie o tych rzeczach, których wymieniłem wcześniej, to prawdopodobnie nie powinniście się brać za instalację Windowsa na telefonie, bo po prostu możecie sobie telefon zbrikować. Co ciekawe, jest też poradnik wideo i wnioskuję, że on jest chyba przygotowany też przez Polaka. Jest to gość, który ma pseudonim Eddie194. Ja nie korzystałem w gruncie rzeczy z jego poradnika, ale z tego, co go tak przeklikałem, to wydaje mi się, że na tym poradniku Eddie tłumaczy trochę więcej niż jest na stronie projektu Renegade, więc podlinkuję Wam też ten poradnik w opisie. Swoją drogą Eddie ma też kilka filmów, na których testuje inne gry niż ja pod Windowsem też na OnePlusie, więc jeżeli ktoś z Was chciałby sobie obejrzeć więcej, no to zachęcam do zerknięcia na kanał Ediego. I kurde, koncept Windowsa działającego na telefonie, mega odjechana sprawa. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobał tego typu projekt. No i jeżeli interesują Was takie szalone pomysły, to subskrybujcie, bo będziemy kombinowali jeszcze z innymi rzeczami. Na przykład z Linuxem na PlayStation 4. I tak, też tam da się uruchomić Steama. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.